Jeszcze dobrze nie minęły emocje związane z meczem reprezentacji Polski przeciwko Szkocji, a już dzisiaj w piątek o godzinie 19, czyli za moment rozpocznie się mecz 12 kolejki piłkarskiej pierwszej ligi Zagłębie Sosnowiec kontra MKS Drutex Bytowia Bytów. A na to spotkanie zapraszają bardzo serdecznie Michał Wasik i Michał Grzyb. Koski musi uważać, odgrywa piłkę do tyłu, do Fabisiaka. Ten będzie szukał tutaj oczywiście Matusiaka. A Matusiak z powrotem do Markowskiego. Czeka, aż ten da taki sygnał do ataku. Ucieka Żarko Udowicić, a Markowski jeszcze zwleka. Ma obok siebie Mizgałę, ale zdecydował się zagrać do Łysego. Łysy ma 3 metry wolnej przestrzeni. Oddaje piłkę Markowskiemu. Markowski do Mizgały, a Mizgała z powrotem do naszego stopera. Teraz podanie do Fidziokiewicza. Ten wrócił się na 40 metr. Wyrzuca piłkę na lewą stronę. Jest tam Pribula. Pribula schodzi do środka. Ma piłkę na prawej nodze. Pribula uderza. Piłka po długim słupku. Dobicie! Ależ niesamowita sytuacja! Świetne podanie. Pribula złamał takim wymachem nogi piłkę do środka. Potem był gdzieś w lewej stronie narożnika. Potężnie uderzył. Wybija piłkę Bieszczad. To był taki nieprzyjemny szczur kozłujący tuż przed nim. A tam świetnie odnalazł się Rynnak i swoim pomarańczowym butem wpycha piłkę w siatkę strzeżoną przez bramkarza Druteksu Bytowi. A zatem Zagłębie Sosnowiec znowu prowadzi. I to już w 9 minucie. Ukarany jeszcze żółtą kartką Dawid Rynnak. Teraz zastanawiam się dlaczego. Aha, chyba dlatego, że podciągnął koszulkę, kiedy zdobył gola. Oczywiście za to należy się żółta kartka. Nie zawsze trzeba... A Pribula tymczasem próbował wpaść w pole karne, ale zatrzymany przez defensorów Bytowi. Można zagrać do partnera zespołu, tak jak teraz. Jest Rynnak, odegrał do Fonfary. Fonfara, strzały! Broni... I Fidziukiewicz, gol! 2-0! Michał Fidziukiewicz, 65. minuta spotkania. No ta bramka numer 2 powinna paść już w pierwszej połowie. Zagłębie miało ku temu sytuację, ale co się odlecze, to nie uciecze. 65. minuta, uderzenie Grzesia Fonfary, broni Bieszczad, co prawda do boku, ale czekał tam Michał Fidziukiewicz, nie pilnowany przez żadnego rywala, trafia po dalszym słupku i Zagłębie Sosnowiec prowadzi z MKS-em Druteksem Bytowią Bytów 2-0. I koniec. Trzy gwizdki, tak jest. Łukasz Czech kończy ten mecz. W meczu 12 kolejki Zagłębie Sosnowiec pokonuje MKS Druteks Bytowie 2-0. Gole Dawida Rynnaka w minucie 8 i Michała Fidziukiewicza w minucie 65. Zagłębie wreszcie wygrywa na własnym stadionie. Inkasuje 3 punkty.